Dobra, dzisiaj się wywiązujemy z obietnicy danej w pierwszym filmiku powitalnym. Wreszcie jest wąż, który na pewno nie był kręcony na wideo przez nikogo. Gatunek opisany w 2008 roku. Sądząc po tym, jak oddycha, bardzo mu się nie podoba moja bliskość. Ale niestety jest malutki i ciężko się z nim w kadrze. Z tym wężem się wiąże bardzo ciekawa historia, bo w obrębie rodzaju oligodon naukowcy wydzielili kilka grup. Jest grupa, która się nazywa, ojejku, jaki złośnik, która się nazywa Teniatus Group, Oligodon Teniatus. W 1861 roku opisali gatunek Oligodon Teniatus i gość, który go opisywał, ręcznie później skorygował ilość łusek na tułowiu z 19 na 17. W związku z czym przez długie, długie lata potem powstawały przeróżne gatunki, zupełnie nieistniejące. Cofnij się trochę, no. O, właśnie. Wszystko przez to, że gościu wprowadził korektę, a prowadził ją błędnie, bo wąż miał 19 łusek. W 2008 roku goście zaczęli się przyglądać grupie Oligodon Teniatus i zaczęło im się coś nie zgadzać. No, wrócę do kadru, bo nie wiem, czy cię widać. Dobra, więc szybko o samym wężu, zanim znowu zacznie uciekać. Oligodon Dziwej albo Deuwej, nie wiem, jak to dokładnie wymawiać. Gatunek świeżo opisany w 2008 roku, wcześniej nauce nieznany, z rodzaju oligodon, czyli z tak zwanych kukli. Do tego jeszcze wrócimy. Od razu na szybko, co o nim wiadomo, bo wiadomo niewiele, więc można szybko uwinąć. Wiadomo, że żyje w parkach, w ogrodach, na plantacjach, raczej w środowiskach utworzonych przez człowieka niż w naturalnych lasach. I wiadomo, że je żaby i kijanki, bo to miały w żołądku osobniki, które naukowcy złapali w momencie, kiedy opisywali ten gatunek. Domyślać się można, że składa jaja, bo to robią wszyscy jego pobratymcy. Prawdopodobnie składa dwa jaja wielkości, powiedzmy, 6 na 9 mm, bo tak samo na podstawie kuzynów można wnioskować. I wiadomo, że młode pojawią się w okolicy lipca-sierpnia, w porze deszczowej, bo młode węże były znajdowane w tym okresie, więc to jest coś, co wiemy. Występuje w Kambodży, w Laosie i w Wietnamie. Podejrzewają, że może występować w Tajlandii, ale tam go jeszcze nikt nigdy nie znalazł. Zacząłem o tym kukli. Nazwa kukli pochodzi od zębów tych węży. Mniej więcej na wysokości oka posiadają dwa powiększone, nazwijmy to, kły. One są spłaszczone jak ostrze morza. One nie są okrągłe w przekroju, są właśnie takie jak ostrze morza, a do tego są wygięte właśnie jak ten tradycyjny nóż kukli z Nepalu. I stąd nazwa całego rzędu węży, całego rodzaju. Podobno potrafią takie zęby wysuwać z boku pyska, jak się je trzyma tuż za głową, i całkiem zdrowo skaleczyć. Ogólnie wąż wyjątkowo urodziwy. Jak go złapałem, mojej żony nie było w pobliżu, mój pierwszy okrzyk był: ale mam pięknego kukli. Nie miałem wtedy jeszcze w ogóle pojęcia, co złapałem. Jeszcze wam pokażę brzuch, bo też jest widowiskowy. Nie, właśnie kamerę. Najprawdopodobniej Widzisz, ile komarów jest w kumie? Nie, spróbuję pod rękami.
walczymy z nim. A jego? Oligodon Dewey albo Dewey, tak zwany Kukri Snake. Tylko słyszę kukli, to się płoszy. Też to zauważyłem.